kameralną atmosferę na zajęciach, 5 zajęć z języka w tygodniu na pierwszym roku, grupę na Facebooku Slawistyka UJ. Studiowanie slawistyki daje możliwość poznania kultur, które pomimo bliskości geograficznej pozostają nieznane. Uwielbiam przede wszystkim panującą atmosferę na uczelni, która jest pełna życzliwości i przyjazna. Dzięki temu, że praktycznie codziennie mamy kontakt z językiem, już po 3 semestrach nauki możemy oglądać znakomite czeskie filmy, czytać książki w oryginale i oczywiście delektować się muzyką. Ja po 2 roku spędziłem prawie cały wrzesień w Belgradzie na seminarium języka i kultury serbskiej. Poznałem tam wspaniałych ludzi, z którymi utrzymuję do dziś po 3 latach kontakt. Interakcja z ludźmi ze slawistyki to jest najlepsze, co mnie spotyka. Paradoksalnie niewiele. Czechy są taką naszą najbliższą zagranicą, a jednak w Polsce wie się o nich bardzo mało. Chorwacja dla mnie sprowadzała się do Adriatyku, do Dalmacji, do takich nadmorskich klimatów. I bardzo się cieszę, że moje myślenie się zmieniło. Najbardziej mi się chyba podoba słówko hajde i wszystkie zdrobnienia. Moje ulubione słowackie słowa to chladniczka i nabijaczka. Moje ulubione słowo z języka serbskiego, pewnie nie będę oryginalny, jeśli powiem, że to kikiriki. Oczywiście najpiękniejsze słowo to ponożki. Myślę, że to są slawistyczne wigilie. Co roku przed Bożym Narodzeniem wszyscy pracownicy i studenci spotykają się w instytucie, przynoszą wypieki, dania świąteczne. Moim najlepszym wspomnieniem jak dotychczas jest wyjazd na letni kurs języka bułgarskiego do Wielkiego Tygnowa. Szczególnie dobrze wspominam zajęcia z praktycznej nauki języka, gdzie dzięki niewielkim grupom panowała na nich naprawdę przyjazna atmosfera, która zachęcała do aktywności.